Te wypowiedzi i Putina, i Donalda Trumpa są jakoś skoordynowane, bo one w gruncie rzeczy zmierzają w tym samym kierunku. Czyli Trump i Putin zmierzają w tym samym kierunku? To znaczy, po pierwsze, Putin swoją wypowiedzią de facto wkroczył w kampanię wyborczą amerykańską. Mhm. Premier Tusk doszedł do wniosku, że to jest ten moment, w którym trzeba krzyknąć, trzeba powiedzieć coś bardzo głośno. I mam wrażenie, że to zrobiło wrażenie na niektórych senatorach. Stajemy w obliczu sytuacji być albo nie być. Jest wojna tuż za naszą granicą. Wsparcie dla Ukrainy, dla krajów NATO, spójność NATO, która została zresztą podważona przez Donalda Trumpa, który mówi, że może tym pomożemy, może tym tamtym nie pomożemy. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej Ryszard Sznepf, były ambasador Rzeczpospolitej między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Panie ambasadorze, czy pan ma jakąś koncepcję albo wiedzę, co mógł Donald Trump obiecać prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co zostało dotrzymane? Bo Andrzej Duda mówi, jeżeli prezydent Trump coś mi obiecał, to było to dotrzymane. Ja zastanawiam się, co to mogło być. Wszystko to, co powiedział były prezydent Donald Trump, każe nam bardzo się niepokoić. I ja bym chciał, żeby nie dotrzymywał słowa raczej. Przynajmniej w tym wypadku, kiedy mówi, że niech Rosja zaatakuje kogo chce, kto nie dopłaca, kto ma płaci mniej niż 2% swojego PKB na zbrojenia, bo to jest przyzwolenie de facto na agresję i na dalsze posuwanie się Rosji w jakichś imperialnych planach. Więc mam nadzieję, że te słowa mają tylko kampanijny wymiar. Teoretycznie możemy się czuć troszkę spokojniej, ponieważ my wypełniamy, nie wiem czy... tak, panie 4% redaktor, PKB w tej chwili. My jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o wydatki na... I to jest sukces, panie ambasadorze, czy nie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości te wydatki zostały zwiększone. Trzeba im oddać, że to był dobry ruch? Wydawać pieniądze na obronność należy, tak, ale trzeba jeszcze je dobrze lokować. To znaczy wydawać je w taki sposób, aby były wymierne tego skutki. Czy tak jest? Od tego już minister Kosiniak... No, audyt w MONie trwa, zresztą przejdziemy do tego jeszcze. I określi to, czy wszystkie zakupy były racjonalne, czy to nie obniża być może naszych zdolności, że mamy własne zasoby, z których nie skorzystaliśmy. To już kompetentne czynniki pewnie w dosyć szybkim czasie ustalą. My wydajemy bardzo dużo środków, to jest prawie 3,9 dokładnie procenta polskiego budżetu w ogóle, naszego dochodu narodowego. Następnym krajem są Stany Zjednoczone, a na trzecim miejscu, zaskoczę pewnie naszych słuchaczy i widzów, jest Grecja. Więc ta lista jest, pokazuje zresztą, że najwięcej wydają kraje, które są mniej zamożne, generalnie rzecz biorąc, bo ich PKB jest po prostu mniejszy, ale biorąc pod uwagę bezwzględne liczby, numer jeden są Stany Zjednoczone i o dziwo Niemcy właśnie. Niemcy, które są właśnie krytykowane przez Donalda Trumpa, bo wielu twierdzi, że to głównie Niemcy byli adresatami tego, nie wiem jak to nazwać, no, stanowiska, ale, ale ja bym chciał wykorzystać tutaj tę sytuację, że możemy rozmawiać publicznie i zwrócić uwagę na jeden fakt, że po pierwsze dwa dni wcześniej miało miejsce z kolei wystąpienie, czy wywiad raczej, z Tuckerem Carlsonem. Trudno to nazwać wywiadem. Rozmowa, spowiedź, nie wiem, jak pani redaktor. Jakaś lekcja historii, wykład, znaczy właściwie w historii według Putina. O, historia według Putina. No tak, ale właśnie wszystko wskazuje na to, że te wypowiedzi i Putina, i Donalda Trumpa są jakoś skoordynowane, bo one w gruncie rzeczy zmierzają w tym samym kierunku. Czyli Trump i Putin zmierzają w tym samym kierunku? To znaczy, po pierwsze Putin swoją wypowiedzią de facto wkroczył w kampanię wyborczą amerykańską. Powiedział, że z prezydentem Bidenem praktycznie nie ma kontaktu,
ale możliwość jest rozwiązania problemu w Ukrainie, że to łatwo zrobić, wystarczy tylko oddać po prostu Ukrainę w ręce Putina. No przecież on stwierdził, że już w ogóle dochodziło do rozmów pokojowych. No więc właśnie. Mówił, że Rosjanie weszli do Kijowa, co jest nieprawdą. No więc... a z kolei Donald Trump mówi, że potrzebuje 24 godzin na to, żeby całą sprawę rozwiązać, więc te narracje się zbiegają i to nie jest przypadek. Moim zdaniem to jest bardzo skoordynowane. To są ukłony, to są gesty z obu stron, które pokazują, że stoimy w obliczu dużego niebezpieczeństwa i jeżeli Donald Trump wygra wybory 5 listopada tego roku. Panie ambasadorze, a jak pan odniesie się do argumentów tej strony, która twierdzi, że zachowanie obecnego premiera Donalda Tuska, ale także polityków obecnej większości parlamentarnej, nie tylko z Koalicji Obywatelskiej, jest nieodpowiedzialne, ponieważ stawiają się właściwie po jednej stronie, stronie demokratów, a w kontekście utrzymywania jakichkolwiek relacji z republikanami, no jest to mało przyszłościowe, ponieważ nie wolno w tak jednoznaczny sposób potępiać działań zarówno kandydata republikanów, jak i na przykład senatorów republikańskich, co ostatnio zrobił Donald Tusk, pisząc do nich nawet shame on you, czyli to było no takie bardzo, bardzo mocne. I jak to pan widzi? Czy rzeczywiście za daleko tutaj ta polska dyplomacja idzie w krytyce republikanów? Zdarzają się takie momenty w historii, w dyplomacji też, kiedy trzeba sięgać po mocne słowa. I taki moment rzeczywiście miał miejsce. No, to jest kwestia dalszego wspomagania Ukrainy. Postawa Stanów Zjednoczonych jest kluczowa. Premier Tusk doszedł do wniosku, że to jest ten moment, w którym trzeba krzyknąć, trzeba powiedzieć coś bardzo głośno. I mam wrażenie, że to zrobiło wrażenie na niektórych senatorach. Pamiętajmy o tym, że na ogół senatorowie amerykańscy nie komentują tego, co powie premier jednak jakiejś Polski, odległej i nie tak ważnej w polityce amerykańskiej. W tym wypadku te odpowiedzi były, między innymi Marco Rubio, senatora, który powiedział, że no tak, ale ważniejsza dla nas jest granica południowa, że każdy ma swoje priorytety. Więc ja ta wiadomość dotarła, zrobiła wrażenie i może to był ten moment, kiedy trzeba było no, troszeczkę poruszyć tym stolikiem. Pyta pani redaktor, czy należy tak jednostronnie się opowiadać po jednej stronie, bo rzeczywiście tak to można, tą postawę rządu polskiego można oceniać. W normalnej sytuacji, kiedy i republikanie, i demokraci jednak trzymali się pewnych zasad i pewnej linii wspierania umownego Zachodu, państw natowskich, istniała jakaś współpraca, tak, rzeczywiście naszym obowiązkiem wręcz jest utrzymanie kontaktów po obu stronach tej barykady umownej politycznej w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj stajemy w obliczu sytuacji być albo nie być. Jest wojna tuż za naszą granicą. Wsparcie dla Ukrainy, dla krajów NATO, spójność NATO, która została zresztą podważona przez Donalda Trumpa, który mówi, że może tym pomożemy, może tym tamtym nie pomożemy. I tutaj żaden egoizm nam nie pomoże, bo jeżeli ktoś mówi nawet, że no tak, ale my jakoś się obronimy, bo my płacimy przecież, to jest to złudzenie, ponieważ tylko i wyłącznie w zbiorowości. Ja tylko dam jeden przykład. Potencjał nuklearny znajduje się właściwie w trzech głównych krajach. To jest Wielka Brytania, Francja i potencjał amerykański w Niemczech. Jest potrzebna współpraca, zgoda tych krajów również na to, żeby bronić Polski czy flanki wschodniej umownej. I ta spójność jest początkiem czegoś znacznie większego i takiego spokojnego naszego myślenia o przyszłości. Bo ja jeszcze wrócę do tych słów Donalda Trumpa, dlatego że ja zastanawiam się, czy to tylko możemy interpretować jako podważanie spójności NATO. No bo jeżeli Trump mówi, nie broniłbym was, okej, ale
idzie dalej. A nawet zachęcałbym, żeby Rosjanie robili, co im się podoba. No to jest podburzanie, jak rozumiem, do ataku na inne kraje. Znaczy, to jest nielojalne przede wszystkim. Znaczy, to ja w ogóle... Ale czy ktoś panuje nad tym człowiekiem, panie ambasadorze? Czy, nie. Czy on jest totalnie niekontrolowalny po prostu? Nie. Czy rzeczywiście Republikanie już tak myślą? Bo ja zastanawiam się nad tym. Populizm ma miażdżącą siłę też. Były prezydent Trump, kandydat, ma swoich odbiorców i świetnie wie, że im bardziej jego retoryka jest gwałtowna, zaskakująca, tym większą cieszy się popularnością i korzysta z tego hojnie, narażając jednak bardzo poważne sojusze, jakie Stany Zjednoczone mają z krajami europejskimi i z Kanadą w kwestii bezpieczeństwa światowego, bo to nawet nie tylko idzie o Europę, to chodzi o globalne bezpieczeństwo. Tam jest też Korea, przecież północna, przecież wszyscy, jeżeli nie pamiętamy, to powinniśmy pamiętać o spotkaniach z Kim Jong-unem, czyli z przywódcą Korei Północnej, gdzie Donald Trump rysował taką przyszłość. Do dyktatorów po prostu. Tam miało być Miami przecież, tak. O ile sobie przypominam, kurort i, jak rozumiem, kasyna gry w Korei Północnej. Oczywiście okazało się to absurdem zupełnie. Jest gra na emocjach, gra na jakichś takich iluzjach. Może jest w kampanijnym jakimś toku dobra, ale o ile nie dotyka ona spraw tak fundamentalnych jak bezpieczeństwo własne i sojuszników. Właśnie podkreślam to własne, bo bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych to nie jest XIX wiek, to jest XXI wiek, gdzie środki przenoszenia są zupełnie inne, broni przenoszenia. W związku z tym te zagrożenia dotyczą też terytorium Stanów Zjednoczonych i Ameryka potrzebuje Europy, tak jak Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych. No, Donald Trump zdaje się tego nie rozumieć, ale no chyba nie tylko tego. Panie ambasadorze, jakie Trump pana zdaniem ma szanse na wygranie tych wyborów? No tego nie wiemy. To jest bardzo... Trudno jeszcze dzisiaj stwierdzić, trudno tak? stwierdzić z jednego chociażby powodu, że demokraci praktycznie nie zaczęli jeszcze kampanii wyborczej. Zobaczymy, jak to się zacznie. Zobaczymy, w jakiej formie rzeczywiście prezydent Biden jest. Mamy czasami wrażenie, ja to podzielam, pewnego, że nie wszystko jest dobrze. Jest pewien niepokój wśród nas. Ale Joe Biden jest twardym człowiekiem. A nie powinni wystawić innego kandydata demokraci, panie ambasadorze? Jeżeli, bo wiadomo, Amerykanie chcą mieć kogoś zdrowego, silnego. To ma znaczenie w przypadku podejmowania decyzji. I przepraszam, że ja pytam tak dość wprost, jest to brutalne, ale no, prawdziwe. Trzeba zadawać pytania, tak. Czasami nawet brutalne. Ja myślę, że jeżeli Donald Trump będzie kandydatem republikanów, to jedynym człowiekiem, który jest w stanie z nim wygrać, jest Biden, jest właśnie mimo Joe wszystko. Biden. Joe Biden po prostu jednoczy środowiska nie tylko liberalne, ale te, które chcą stabilnej Ameryki, przewidywalnej Ameryki. Nie chcą zdać się na człowieka, który ma szalone pomysły, który czerpie swoją wiedzę z oglądania jakichś sitcomów, tak zwanych programów telewizyjnych, tak. Które do późna w nocy zmienia decyzję i praktycznie podejmuje decyzję, przedtem to był Twitter, a teraz to już Platforma X chyba, i cały świat się dowiaduje, włącznie z jego aparatem, jakie decyzje podjął prezydent o godzinie 2 albo 3 nad ranem. Są świadectwa tego, są poważne książki, poważnych dziennikarzy, więc to nie jest tylko plotkarstwo. Więc ten świat Ameryki jest też, ale jest też ten drugi, który jest podatny na fake newsy tak zwane, prawda? Czyli fałszywe doniesienia, konspiracyjne teorie. To jest cały środek Ameryki przede wszystkim, gdzie ludzie żyją naprawdę, to nie jest Kalifornia, to nie jest Silicon Valley, prawda? Czyli tam, gdzie technologie powstają. To nie jest Nowy Jork, ani to nie jest Floryda, gdzie ludzie żyją zupełnie innymi sprawami, tylko to jest ten środek, wielki środek Ameryki, który marzy też, chce powrotu do izolacjonizmu. To słowo musimy przywracać, ponieważ część społeczeństwa amerykańskiego jest przywiązana do bardzo starej i mocno ugruntowanej w mentalności Amerykanów koncepcji, że Ameryka powinna oddzielać się od Europy, oddzielać się od innych terytoriów, bo Ameryka to jest
cały kontynent amerykański, a reszta niech się trzyma z daleka, bo jest niebezpieczna i jest zarzewiem wojny. A rozumie pan to, że prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na skrytykowanie tej wypowiedzi Trumpa? I w ogóle środowiska byłej władzy absolutnie nie krytykują Trumpa, nie krytykują republikanów. Jedyne, co prezydent był łaskaw zrobić po tej skandalicznej wypowiedzi Trumpa, to było właśnie stwierdzenie, że no, jesteśmy bezpieczni dzięki swoim wydatkom na armię. Tylko że no, jeżeli ta jedność i spójność NATO będzie rozbita, to nam żadne wydatki na armię nie pomogą wtedy. To nie jest jedyny element bezpieczeństwa. No właśnie. Wydatki to jest bardzo ważne. Czego pan oczekuje od prezydenta Dudy w tym momencie? Żeby tam pojawił się, ja rozumiem lojalność, tak. Bo niewątpliwie jest jakiś element psychologii też, być może nawet uzależnienia jakiegoś mentalnego. Prezydent Trump w swoim okresie był, można powiedzieć, takim silnikiem napędzającym prezydenturę Andrzeja Dudy, więc te zobowiązania w sytuacji bardzo głębokiego konfliktu z Unią Europejską, tak. to pokazanie, że jesteśmy w dalszym ciągu w grze. Aha, że to są najlepsze od zawsze stosunki polsko-amerykańskie. Amerykańskie. Okay. I ponieważ to dla Polaków się liczy, to jest ważne, Polacy kochają Amerykę, generalnie rzecz biorąc, to wykorzystywał tę przychylność, która również dla Donalda Trumpa była niezwykle korzystna w różnych sytuacjach. No, kiedy chciał przed wyborami, można powiedzieć, zapraszał, nie chciałem powiedzieć, wzywał polskiego prezydenta, żeby przyjeżdżał do Waszyngtonu, żeby obejrzeć no, pokaz chociażby samolotów i machać do pilotów gdzieś tam na niebie. Znaczy, byliśmy świadkami sytuacji, które niekoniecznie były korzystne wizerunkowo dla polskiego prezydenta, wspierały natomiast przede wszystkim Donalda Trumpa. Ale ta wymiana, wzajemna wymiana gestów w generalnym sensie, ogólnym, na pewno sprzyjała jednemu i drugiemu. I to jest jakaś spłata długu. I ja bym powiedział tak, należy rozumieć, że prezydent Andrzej Duda nie krytykuje w sposób ostry, twardy, słów Donalda Trumpa, ale jakiś element zwątpienia, czy choćby żeby powiedzieć, ale oczekiwałbym, że sojusz północnoatlantycki jednak będzie oczkiem w głowie Ameryki, to Stany Zjednoczone stały za powstaniem tego aliansu. W tym roku, dosłownie za kilka tygodni, obchodzimy kolejną ważną rocznicę powstania właśnie NATO. Ten szczyt odbędzie się właśnie w Waszyngtonie, więc Ameryka ma ogromne zobowiązanie i przecież NATO to nie jest wyłącznie darowizna dla Europy, ale także darowizna Europy w bezpieczeństwo Ameryki. Poza tym proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale w traktacie chyba nie ma słowa o poziomie wydatków. Jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tam nie ma sprecyzowania, kto zasługuje na pomoc, a kto nie. Tylko jest wyraźnie napisane, że jeżeli jeden z członków NATO zostanie zaatakowany, to cała reszta leci go bronić. Tak w dużym uproszczeniu. W sporym uproszczeniu nie ma rzeczywiście żadnego uwarunkowania. Natomiast mówi się, że NATO w preambule do traktatu waszyngtońskiego mówi się o tym, że NATO będzie dbać o praworządność, o konstytucyjność władzy członków właśnie, rozszerzać ten świat demokracji. Mówi się też o tym, że każdy kraj będzie reagował w razie zagrożenia jednego z nich w miarę swoich możliwości. To czasami pomijamy, to jest takie miękkie może sformułowanie, które daje możliwość, że każde te możliwości poszczególnych członków są bardzo różne. I one są większe, mniejsze, ale czasami choćby z racji położenia geopolitycznego są niezwykle istotne. Panie ambasadorze, już kończąc wątek Trumpa, bo jeszcze trochę o Europie chciałam porozmawiać. Co oznacza jego wygrana dla nas, dla Polski? No niepewność przede wszystkim. Ja nie sądzę, żeby NATO jako organizacja były zagrożone, ponieważ
sam prezydent nie może rozwiązać tego. Może zmniejszać wydatki. Ale może, chciałem to powiedzieć, będzie umierać powoli po prostu. Ale może w taki sposób traktować Sojusz Północnoatlantycki, że jego znaczenie będzie maleć, że to poczucie wspólnotowości, jedności, właśnie to muszkieterska taka zasada, tak, że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, że ona będzie powoli umierać, te zobowiązania nie będą traktowane serio i każdy powie na koniec, właściwie taka Hiszpania czy Portugalia im nie zagraża Federacja Rosyjska, nie zagraża może bardziej Iran zresztą, nam z kolei inne, każdy będzie dbał wyłącznie o swój fragment bezpieczeństwa, to będzie oznaczało upadek wielkiej idei, jaka towarzyszyła założycielom tego sojuszu. Tymczasem popcorn na Kremlu otwiera Putin, przygląda się temu wszystkiemu, jak sądzę, z daleko idącą satysfakcją. No i w tym myślę, kontekście... że manipuluje nawet tym. Ten jego wywiad, ta rozmowa z byłym dziennikarzem Fox News miała pokazać, że on jest w gruncie rzeczy niezłym partnerem do rozwiązywania problemu świata. Tak, to tak. Znaczy, Putin chce wrócić na szczyt do stolika tego głównego, prawda? Jego partnerem najlepszym byłby Donald Trump. Jeżeli oni by usiedli, to by podzielili ten świat. Ci tu, to jest moje, to jest twoje. Druga żelazna kultura. Tylko pytanie jest, ponad naszymi głowami to po pierwsze, nikt nie będzie nas pytał, a jakie jest nasze zdanie. I można powiedzieć, że Donald Trump odpowiedział mu, jak widzi tę kwestię. Pytanie tylko, panie ambasadorze, gdzie myśmy byli? W której strefie wpływów my byśmy się znaleźli? Właśnie, i to jest zasadnicze pytanie. Jak daleko te ustępstwa Zachodu by poszły, jeżeli wyobraźmy sobie, że Zjednoczone Królestwo, które jest na wyspie, mówi, dobrze, ale my mamy zupełnie inny, mamy arsenał atomowy, mamy największe po Stanach Zjednoczonych siły ekspedycyjne. Damy sobie radę i mamy swoje porozumienia z Ameryką. Po co nam ta reszta Europy? Francja ma swoje zasoby. Niemcy przytulą się do Francji i stworzą jakiś wewnętrzny krąg ścisłego, a dołączy do nich na pewno Belgia i Holandia, bo to naturalny Benelux tak zwany, będzie się trzymał Francji i Niemiec. A gdzie my będziemy? My znajdziemy się znowu w szarej strefie pomiędzy. Ktoś powie, dobrze, a Polska niech daje sobie sama radę. No. Tak, niestety historia lubi się powtarzać, aby to się nigdy nie wydarzyło i w tym kontekście chciałam pana jeszcze zapytać o tę aktywność obecnego premiera i ministra spraw zagranicznych, bo no, wiemy, że dwie pierwsze wizyty Donald Tusk odbył w Brukseli siłą rzeczy, bo był szczyt Rady Europejskiej, później był w Kijowie, dzisiaj Paryż i Berlin. Jakaś taka reanimacja, tak to chyba trzeba nazwać, Trójkąta Weimarskiego. W tym celu też do Paryża leci minister Radosław Sikorski. Czy pana zdaniem rzeczywiście reanimacja Trójkąta Weimarskiego, bo chyba był już prawie trupem przez ostatnie lata, to jest rzecz, która jest jednym z priorytetów, jeżeli chodzi o polską dyplomację w tej chwili? No, reanimacja trupa to nie jest fajna rzecz, ale ja myślę, że chodzi o coś większego. Oczywiście Trójkąt Weimarski jest instrumentem, w którym my zresztą jesteśmy najsłabszym elementem, ale dzięki temu możemy awansować. W gruncie rzeczy idzie o to, aby odnowić tak zwany motor europejski. To znaczy krajów, które mają dużą dynamikę wzrostu ekonomicznego jak Polska, duże możliwości, a jednocześnie w ciągu ostatnich lat spadły na margines całego procesu odnawiania Unii Europejskiej, w tym także obronności. Bo jednym z, jeżeli nie nawet najważniejszym obecnie elementem polityki europejskiej, to jest to, co zrobić, jeżeli Stany Zjednoczone będą mniej aktywne w Europie. No, trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność. Trzeba stworzyć mechanizmy podejmowania decyzji przede wszystkim. To jest tak zwane uwspólnotowienie. O tym mówią Francuzi, o tym mówią Niemcy. Jaka będzie nasza rola, zobaczymy. Chcemy mieć wpływ na to i myślę, że to jest początek tej ścieżki, w której powiem tak, niech to nie będzie traktowane jako lizusowstwo, dobrze, ale naszym największym atutem jest Donald Tusk. Ze względu na doświadczenie, ze względu na doświadczenie, na jego rolę, na znajomości, na jego też przykład człowieka, który, polityka, który doprowadził swój kraj do powrotu na ścieżkę demokracji, co w europejskim świecie nie jest takie częste.
mieliśmy raczej przykłady odwrotne, staczania się różnych krajów gdzieś tam na margines. Mam na myśli i Polskę, i Węgry. Ale powiedzmy sobie, mieliśmy wiele wątpliwości co do tego, jaka będzie przyszłość Włoch na przykład. Szczęśliwie premier Włoch okazała się osobą dużo bardziej proeuropejską i skłonną, nie wszyscy się spodziewali, ale mogło też być inaczej. Mamy niepewną sytuację w Holandii, gdzie prawica wygrała wybory, ale nie może stworzyć rządu. Jednym słowem, jesteśmy w tej chwili na takiej ścieżce do powrotu do wąskiej grupy państw, które będą decydowały i nadawały tempo zmianom, które dla Polski są kluczowe, dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Jednym z głównych zadań jest w tej chwili takie otrzeźwienie trochę państw zachodnich Unii Europejskiej i uświadomienie, że Ukrainy w żadnym stopniu nie można odpuszczać. To jest bardzo piękne, że premier Tusk, minister Sikorski, że wzięli na siebie rolę takiego sumienia europejskiego. A wzięli pana zdaniem taką rolę na siebie? Zdecydowanie tak. Mówię to na podstawie też rozmów i osobistych kontaktów. Ta wizyta ministra Sikorskiego, ta wizyta później premiera Tuska, ich zaangażowanie i emocje, które wkładają w słowa wtedy, kiedy mówią o właśnie Ukrainie, robi wrażenie. Ktoś musi to mówić po prostu. Żeby te konflikty, które w tej chwili są rozwiązywane, bardzo trudne ekonomiczne, mówię o rolnictwie i transporcie przede wszystkim, żeby one nie zepsuły czegoś, co jest początkiem takiej ścieżki nowych relacji, prawdziwych, pogłębionych relacji z Ukrainą po prostu. Panie ambasadorze, a czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania pod tytułem Europa powinna się wspólnie zbroić, tworzyć jakąś być może w przyszłości wspólną armię, mieć wspólne wydatki na obronność? Czy w kontekście tej wielkiej niepewności za oceanem to jest scenariusz, który my naprawdę w realny sposób powinniśmy rozważać? Czy on jest w ogóle nierealny, więc nie ma sensu się nim zajmować? Znaczy, jest dużo wątpliwości. Ja jestem optymistą. To znaczy, Europa nie ma innego wyjścia po prostu. W zasadzie, jeżeli popatrzeć na wydatki, to one są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mówię o europejskich członkach NATO, ale czego brakuje? Brakuje woli politycznej. To jest tak, że żeby coś zrobić, potrzebne są dwa elementy. Trzeba mieć i środki, ale też wolę polityczną. Z tą wolą polityczną jest tak, że armie tradycyjnie, armie narodowe trudno się oddaje pod zarząd innych. W natowskich siłach ekspedycyjnych czy innych, Afganistan i tak dalej, to są tylko fragmenty małe, ale zrobić większe dowództwo, usprawnić system podejmowania decyzji tak, żeby nie trzeba było 2 tygodnie czy 3 tygodnie czekać, aż coś się wydarzy, tylko nawet uprzedzająco działać, żeby rozmieszczenie europejskich sił zbrojnych było proporcjonalne do zagrożeń. Europa musi w to wejść. Pytanie jest tylko, jak szybko to zrobi. Mam wrażenie, że przywódcy Francji, Niemiec i w jakim stopniu nasi przywódcy, ich myślenie idzie w tym kierunku. Są detale, które ani nie jestem specjalistą, ani nie odważyłbym się tutaj rozwijać, ale one w każdym kraju inaczej wyglądają. Będziemy chcieli osiągać swoje cele poprzez to, aby w naszym kraju, w Polsce, ta odporność na atak była większa po prostu, a więc skupić uwagę na wschodniej flance europejskiej. I taką rolę, jak sądzę, i premier Tusk, i minister Sikorski będą eksponować podczas swoich spotkań w Paryżu i Berlinie. I na sam koniec, panie ambasadorze, ja nie wiem, czy pan ma jakąś insajderską, jak to się nieładnie mówi, wewnętrzną, drodzy państwo, wiedzę dotyczącą zmian w polskiej dyplomacji, tak to chyba trzeba nazwać, ale przyszedł ten moment, kiedy obecny rząd chce wymienić większość chyba, jeżeli nie wszystkich ambasadorów.
No, ale warunki stawia prezydent Andrzej Duda, bo 4 osoby podobno mają zostać na swoich stanowiskach i to są oczywiście osoby związane z prezydentem, osoby, które kiedyś pracowały w jego kancelarii, od choćby pan Krzysztof Szczerski, który pełni rolę ambasadora przy ONZ. Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba wymieniać praktycznie większość tych ambasadorów? Znaczy, muszę poczynić... jest po prostu na zasadzie teraz my? Znaczy, nie, oczywiście nie. Ja temu uważnie się przyglądam, także z wewnątrz. Mogę powiedzieć, że jestem dosyć doświadczony w tym obszarze. Oczywiście decyzję będzie podejmował minister spraw zagranicznych. Tak. To jest jego kompetencja. Oczywiście musi być to zatwierdzone też przez premiera. Każda nominacja ma parafę też premiera i na końcu jest pan prezydent, który stawia swoje warunki, co we wszelkich negocjacjach jest rzeczą normalną. Więc dobrze jest wiedzieć, jakie są oczekiwania pana prezydenta. Natomiast sytuacja jest taka, że w tym dużym gronie jednak przedstawicieli państwa polskiego za granicą jest parę osób, które spełniają i kryteria, mam na myśli wiedzy, tak, doświadczenia, takie chociażby jak językowe, to znaczy porozumiewają się w obcych językach, ale też jest bardzo dużo osób, które wyjechały za zasługi jakieś, za lojalność, za zasługi. No, albo trzeba było im znaleźć jakieś miękkie lądowanie. I co gorsze, dochodzą później do wniosku, że to jest właśnie nagroda, czyli nic nie muszą już dalej robić, ponieważ to jest jakieś spłacenie długu, który został wobec nich zaciągnięty. Mamy całą listę taką naszych ambasadorów, którzy po prostu uważają, że to jest pobyt w gruncie rzeczy wypoczynkowy, nagrodę za zasługi, które wobec jakichś polityków się nic teraz... bardziej błędnego, przynajmniej po prostu tak nie jest. Znaczy, ja o tym wiem i to mogę tylko potwierdzić, że wolą ministra Sikorskiego jest przywrócenie profesjonalizmu w polskiej dyplomacji. A czy pan uważa, że Marek Magierowski powinien zostać na swoim stanowisku, czy nie? A to nie jest moja decyzja. No ja wiem, że nie pana, no ale jaką pan ma ocenę jego ambasady? W międzyczasie nie byłem w ambasadzie. Był Izrael, potem Stany Zjednoczone, tak? No, tak? Ta ścieżka jest dosyć kręta. No, dorobek akurat w Izraelu powiedziałbym, że jest wyjątkowy i to nie w tym pozytywnym sensie. Rzadko się zdarza, żeby ambasador był w taki sposób żegnany. Mhm. Choć trzeba rozumieć stan emocji też z drugiej strony, jaki panował między władzami Izraela i Polski w danym momencie. Do tej pory ambasadora nie mamy chyba, prawda? Nie mamy ambasadora. No właśnie, w takiej sytuacji to jest też coś niebywałego zupełnie. Izrael jest krajem bliskim nam z bardzo wielu powodów. Nie tylko historycznych, ale też jako partner gospodarczy i w zakresie obronności właśnie. Więc to jest bardzo ważne, żeby był tam ambasador. I jestem pewien, że taka decyzja w nieodległym terminie zapadnie. Natomiast wracamy do ambasadora Magierowskiego. Powiem tak, poznałem ambasadora Magierowskiego jako rzecznika jeszcze prezydenta i nie ulegam wątpliwości, że jest zdolnym człowiekiem. Z całą pewnością zdolnym językowo. Rozmawialiśmy też po hiszpańsku, bo jest absolwentem iberystyki poznańskiej, o ile dobrze pamiętam. Natomiast pytanie jest, na ile wypełniał swoje funkcje jako ambasador w Stanach Zjednoczonych. Na ile byłby w stanie współpracować z obecnym ministrem, prawda? Bo to też jest bardzo ważne. I realizować jakąś strategię obecnego rządu. Minister Sikorski jest nie tylko doświadczony, ale elastyczny, natomiast są minister pewne... Sikorski jest elastyczny? Jest elastyczny, bo ostatnia cecha, która mi się kojarzy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że w ciągu swojej kariery tolerował naprawdę ludzi zupełnie innych poglądów. Zresztą czas płynie i też... wszyscy nabieramy innego dystansu do naszych wcześniejszych poglądów, trzeba pamiętać. Bo ja rozumiem, że odwołuje się pani do bardzo wczesnych... Nie, w ogóle do osobowości jako takiej. Tak mi się wydaje, że to taki, jak to się mawia, samiec alfa. Rzecz jasna. Minister lubi porządek. Lubi, żeby ambasadorowie byli profesjonalni. Pyta o to, wiem. Jakie to ma doświadczenie, jakimi językami się posługuje, jakie studia skończył, czy ma jakieś osiągnięcia, czy w
poznawaniu danego kraju czy danego regionu, jakie ma zdolności komunikacyjne. Jednym słowem, myślę, że jest dosyć otwarty. Weryfikacja trwa w każdym razie. Ale przyglądanie się, i to takie bardzo uważne, oczywiście ma miejsce i sądzę, że w nieodległym czasie będą podjęte decyzje również personalne odnośnie kadry kierowniczej czy ambasadorskiej. Czas nas goni jednak mimo wszystko. Ryszard Sznep, był ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych. Panie ambasadorze, to była przyjemność. Jak zwykle bardzo dziękuję za to spotkanie. A u Państwa już za chwilę pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. Zapraszam.